Kilka dni temu wróciłem z pewnego miejsca, z mojego domu rodzinnego, w którym mieszkałem długo, 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 naście lat w Polsce. Latem tam jechałem w sumie na rehabilitację, na przyjemność, raczej nie na rehabilitację. Miałem nakręcić sobie klip, jak zwykle to robię, tudzież może jakiś delikatny film o niczym, ale wygląda na to, że to będzie film o życiu. I to o smutnym życiu, o wesołym życiu, o sytuacjach w życiu, o tym, co nas może spotkać, o tym, jak dążymy do czegoś, o tym, jak to było, jak to jest. I chciałbym zaprosić w sumie wszystkich do obejrzenia, kiedy już będzie na YouTube. Ci, co będą chcieli, obejrzą, ci, co nie, no to nie, nic na siłę, wiadomo. Gdybym jutro miał już umrzeć, tytuł filmu. Dlaczego taki tytuł? Tytuł został wymyślony wcześniej. Nie ma nic związku, nie ma żadnego związku z tym, co się stało podczas kręcenia. To nie ma teraz znaczenia, tylko dla mnie ma. A czemu taki tytuł? Bo gdybym jutro miał już umrzeć, to dzisiaj chcę żyć. Pełnią życia, cieszyć się z tego życia i robić to, co lubię w tym życiu. Ci, co mają z tym problem, ze mną problem, bo niektórzy mają, z tego co wiem, zauważyłem, no to nie sobie ten problem mają. Tak sobie żyją tak jak chcą, niech pilnują swojego interesu, swoich hajsów. Niech im się to wszystko zgadza. Mi się na razie nie zgadza wiele rzeczy, ale mam taką nadzieję i wierzę w to mocno, że chce się zgadzać i to jeszcze lepiej niż wam wszystkim. Nie to, żebym sobie teraz poufalał. Film będzie kręcony, został już nakręcony w sumie, teraz będzie realizowany po części u mnie, w moim Synthetic House Studio. Po części będą mi pomagać nowi znajomi z Facebooka. Szymon, Marcel, Czesny, jakaś tam realizacja dźwięku, jakiś soundtrack, jakieś efekty, wszystko będzie do obejrzenia. Kto będzie miał ochotę, to zapraszam, to jak mówiłem. Kto nie, no to nie zmuszam. Chciałem tylko dodać, że film będzie opcją niekomercyjną. Na tym filmie nie chcę zarobić ani jednego grosza, gdyż nie na tym to polega tak do końca, bo hajs jest ważny, ale zajawka w moim życiu też jest ważna. Prawda? Prawda? No właśnie. Także pozdrawiam wszystkich panów, tych, których jeszcze nie mam też. Pozdrawiam wszystkich, którzy na mnie się wypinają. Pozdrawiam tych, którzy się poobrażali. Nie wiadomo kurwa o co. Zapraszam do telefonu, tu już do Messengera. O, chyba żona dzwoni. Halo? No właśnie, jedziemy sobie autkiem z Nadią. No tak, tak, no dzisiaj mam insurance, nie? Tylko, że VIB teraz wziąłem, mogę być szczery. Bo warunki, jakie dali mi VIA, to stwierdziłem, że nie dziękuję. No. Tak, udało się na szczęście. O połowę taniej, jak mam być szczery. No. Wiesz co, no w sumie jak ty masz ochotę, jeśli wracasz z koleżanką, to po co też wyciągać dzieciaka. W sumie dzieciak może stać z babcią, ale znaczy sobie w domu posiedzę i pomontuję film, bo chciałem go zacząć zrobić. Bo wiesz, fani czekają, kochanie. No, tam chłopaki się nakręciły, że chcą mi pomóc w realizacji, także nie chcę ich też zawieść. Dobrze. A prowal twój, ale tam nic złego nie będzie, jak ci mówiłem. Co ma być złego? Jak będzie coś złego, to będzie wymazanego. Dobrze, paskarbie. Nie ziewaj mi do słuchawki, już niedługo kończysz. Nic, kocham cię.
Rozumiem, a są... Rozumiem. Ogarniesz. No dobrze. Papa. No, żonka powiedziała, że film najpierw musi być approved przez mojego głównego menadżera życiowego, czyli moją żonę. Ale jakoś to obejdziemy, gdyby jakieś sceny tam mi nie pasowały, nie? Dobra, kończymy zapowiedź.